Jest trzecia w nocy w Halloween, a ty i twoi koledzy właśnie jesteście po całonocnym maratonie horrorów. Obejrzałeś swój ulubiony straszny film, przeczytałeś ulubioną straszną opowieść, a nawet zrobiłeś tą sztuczkę z krwawą Mary przed własnym lustrem. Po wyjściu kumpli wyciągnąłeś się na kanapie i ziewnąłeś, decydując, że najwyższa pora walnąć w kimono. Więc ruszasz w stronę sypialni i kładziesz się spać. Po chwili jednak zdajesz sobie sprawę, że nie możesz pozbyć się z głowy niektórych fikcyjnych postaci z filmu, które obejrzałeś. Ech, jutro będę się za to nienawidził. Mówisz na głos, zapalając lampkę nocną i wiedząc, że załatwienie swoich koszmarów światłem z lampki jest dziecinne i irracjonalne. Po paru minutach, kiedy już prawie udaje ci się zasnąć, układasz się wygodnie pod kocem z zamkniętymi oczami i przyjemnymi myślami. Tak jest dopóty przez powieki dostrzegasz kształt przesuwający się przed źródłem światła, tworząc cień padający wprost na ciebie. Mrugasz i zaczynasz się obracać w kierunku lampki, kiedy gnijące dłonie chwytają cię za ramię. Dzięki za zostawienie światła. Miałem problem z odnalezieniem cię w tych ciemnościach.